W ramach spotkań ze źródłem archiwalnym 1 lipca 2015 roku odbędzie się druga edycja sesji studencko-doktoranckiej pod tytułem Społeczność Żydowska w Małopolsce. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Kielcach. Obrady rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego 57. Sesja ta będzie składała się z dwóch części. Moderatorem pierwszej z nich będzie profesor zwyczajny doktor habilitowany Waldemar Kowalski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a wykład wprowadzający wygłosi doktor Szymon Kazusek z tegoż instytutu. Udział kupców żydowskich w handlu z krajami niemieckimi z całą pewnością wpisuje się w nurt obszerniejszych badań realizowanych również w ośrodku kieleckim. Problem z całą pewnością zasługuje na dużą uwagę, bowiem jak wiadomo w regionie świętokrzyskim ludność żydowska mieszkała w kilkudziesięciu miastach. Problem ten był już podejmowany w historiografii, ale nigdy do końca nie udało się określić, czy rzeczywiście mieszkańcy miast regionu świętokrzyskiego uczestniczyli bezpośrednio w wymianie towarowej z krajami niemieckimi. Jak wspomniałem, problem ten wpisuje się w szerszy nurt badań realizowanych również w innych ośrodkach. Dowodem tego są chociażby publikacje, które chciałbym zaprezentować, rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich, gdzie również mamy tutaj artykuły publikowane przez historyków Kieleckiego Ośrodka Naukowego, czy też inny zbiór studiów, także traktujący o problemie udziału ludności żydowskiej w życiu gospodarczym, studia żydowskie w Polsce, przeszłość, stan obecny, perspektywy, studium selektywne, gdzie te zagadnienia również zostały podjęte. Dlaczego akurat wybrałem drugą połowę XVIII stulecia? Otóż wiadomo, że to właśnie w drugiej połowie tego stulecia gwałtownie wzrosła liczba ludności w miastach regionu świętokrzyskiego. Ściana zachodnia wybrana została z tego względu, że ta część Europy z punktu widzenia gospodarczego rozwoju kraju była najatrakcyjniejsza. Intencją było zbadanie przede wszystkim aktywności, działalności gospodarczej ludności żydowskiej z miast regionu świętokrzyskiego. Badania przeprowadzone na źródłach archiwalnych dowiodły, że ludność żydowska z kilkudziesięciu ośrodków miejskich aktywnie uczestniczyła w życiu gospodarczym kraju i miała bezpośrednie kontakty, utrzymywała bezpośrednie kontakty gospodarcze z krajami niemieckimi. Do mniej więcej lat 80. czy 90. XX wieku wiadomo było, że były to bezpośrednie kontakty między miastami regionu świętokrzyskiego a Śląskiem, który w tym czasie leżał już poza granicami państwa polskiego. Z najnowszych moich ustaleń wynika, że te bezpośrednie kontakty sięgały co najmniej Nowej Marchi, że kupcy miast tego regionu uczestniczyli chociażby w jarmarkach we Frankfurcie nad Odrą, docierali do Nowej Marchi, być może nawet do Szczecina. Najważniejszym ustaleniem przeprowadzonych badań jest przede wszystkim określenie udziału ludności żydowskiej w tych kontaktach gospodarczych. Z moich badań wynika, że udział ten sięgał co najmniej 90%, co jak dotąd było historykom nieznane. Z ustaleń przeprowadzonych przez Gershona Davida Hunderta wynika, że udział ludności żydowskiej w handlu polskim miał sięgać 60%. Z moich ustaleń wynika, że ten udział był zdecydowanie większy, w związku z czym już ta próbka badań skłania nas do intensywnej pracy i do refleksji nad udziałem ludności żydowskiej w życiu gospodarczym dawnej Polski. W tej części konferencji referaty swoje również wygłoszą doktoranci Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kamil Król, Michał Brzoza, Beata Łakomiec i Justyna Staszewska. Druga część konferencji będzie prowadzona przez doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jerzego Gapysa. Wykład prowadzający wygłosi tutaj dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura w Kielcach. Temat tego wykładu to proces Mariana Sołtysiaka-Barabasza jako źródło do badań nad wiarygodnością materiałów śledczych i operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa i Służb Bezpieczeństwa.
Ponadto w części tej referaty swoje wygłoszą również Beata Żelazny, Katarzyna Zgryza, Agnieszka Kania oraz Aaron Raszkiewicz ze studenckiego koła naukowego Judaika. Referat, który wygłoszę, nosi tytuł Opuszczone mienie pożydowskie w zespole Okręgowy Urząd Likwidacyjny w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Okręgowy Urząd Likwidacyjny był częścią Głównego Urzędu Likwidacyjnego, który powstał w roku 1946 w celu rewindykacji sprzedaży dzierżawy, a także ustalenia stanu prawnego majątków opuszczonych i pożyczonych, w tym pożydowskich. Co w nich można znaleźć? To nie tylko wartości domu, wartości mieszkań, ale można też znaleźć nazwiska osób, które to przejęły podczas wojny, można znaleźć nazwiska osób, które próbowały te rzeczy odzyskać, informacje o tym, czy udało im się je odzyskać, a także o tym, co się działo później. Można także użyć tych informacji w celach genealogicznych, gdyż miejscami znaleźć można odpisy aktów nabycia danej nieruchomości, sprzedaży lub dzierżawy, a także świadectwa urodzenia lub zgonów właścicieli oraz informacji, co się z nimi działo podczas wojny, czy wrócili, czy przeżyli Holokaust. Ponadto w czasie spotkania ze źródłem będzie można również obejrzeć dwie wystawy. Jedna z nich pod tytułem Życie codzienne w dawnych sztetlach zorganizowana została przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl imienia Mejera Małego w Chmielniku oraz Archiwum Państwowe w Kielcach. Druga z nich pod tytułem Odeszli jest wystawą z galerii pod czerwonym dachem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kulturalnego imienia Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie.